Witajcie kochani, ja jest dzisiaj 23, jakaś makabra. Ja oczywiście znowu się porwałam z motyką na słońce, wpadłam na genialny pomysł, że będę robić cała pierogi, uszka i krokiety. No to trzeba mieć chyba kuku na moniu. Dwa lata temu czy trzy robiłam wigilię na 20 osób, to też było. Więc tak, kupiłam sobie 3 kilo kapusty. Tu się gotuje groch do kapusty z grochem, trzeba mieszać. Tak, tutaj pieczarki, tam już jest ciasto, tu jeszcze zrobię sernik, to jest nic, makowiec, tylko muszę poszukać przepisu na ten makowiec, na te babeczki makowe i ten, co ostatnio pokazywała, magdalenkowe frykasy, to ciasto kruche, czyli to, barszcz, który jest tutaj. I jeszcze kupa rzeczy i nie wiem, za co mam się zabrać. Teraz poszukam sobie przepisu i zabieram się dalej do roboty. Jestem ciekawa, to jest, skończę z godzina 18. Więc to, zabieramy się do pracy, potem do Was wrócę. Kochani, ja jestem... O, ktoś tu nam mówi. Dobra, kochani, wróciłam, ręka cała w cieście, sernik, makowiec się piecze, pierogów ani uszek jeszcze nie ruszyłam, krokietów też nie, teraz ciasto do sernika się robi kruche, tutaj jest farsz do pierogów, do krokietów, tu jest zrobiona, ciasto, kapusta z grochem, buraki dalej czekają. Powiem Wam, że jest godzina 20, a ja jeszcze ani pierogów, ani uszek, ani krokietów. Więc jesteśmy na dobrej drodze. Grunże sobie ciasto zrobiłam. To jest najważniejsze, słodko musi być. Więc co, robię dalej. Potem Wam wszystko pokażę, jak położę się dzisiaj w ogóle spać. To na razie, pa! Boże, cały aparat w mące. O Jezu, mąka jest wszędzie, ale chciałam Wam pokazać, że już makowiec wyszedł z piekarnika. Ale pięknie, super. Może to nie jest jakieś arcydzieło, jak nie wiecie co to jest, to miały być listki. Może oni listków nie przypominają i gałązek, ale pięknie wyszedł, pięknie, cudownie. Pierwszy raz w życiu robiłam, więc zobaczymy. I teraz robimy sernik. Mnie oczywiście kaszel dalej męczy, ale damy radę. Czas mi umila fokusować jak zawsze. Więc co, zaczynam, bo jeszcze kupa roboty przede mną. Pa! Kochani, sernik wędruje do piekarnika. Ta kratka to mi może prosto nie wyszło, nie wyszła. No ale trudno. Dobra, musi tak być. To co, sernik wędruje do piekarnika i potem Wam go pokażę. Pierogi zrobione, ciasto na naleśniki robi się, Milagros do teraz robi jeszcze pierogi, tutaj jest mój sernik, makowiec dalej stoi tu, tyle nam zostało farszu do naleśników, a tu robimy ciasto do naleśników, a Milagros wałkuje kąsek ciasta dalej. I co robisz? Co robisz? Robię drugi. Robię jakieś żarty. Co robisz? Robię jakieś żarty. Żarty jakieś robisz? A, myślałam, że robisz pierogi. Robisz pierogi? Nie. Nie? Włosy trzeba poprawić. Nie. Powiedz, zobaczymy się później. Zobaczymy się później. O, a tutaj nie pokazaliśmy pierogów naszych. Pierogi już też są zrobione. Godzina 13, a my jeszcze, że tak powiem, w czarnej D. Ubieramy choinkę. Tutaj mamy wszystko. Tak, ty jeszcze chodzisz w piżamie. Tutaj mamy łańcuchy, wszystkie ozdoby. Jeszcze nie jest za czysto. I mamy choinkę. Trzeba stojak założyć.
Powiem wam, że jeszcze jesteśmy w rozsypce kompletnej. Nie wiem, jak to będzie. Całe jedzenie mamy ugotowane, stoi sobie na balkonie. Jest zimno, więc jest ok. Tutaj ukrywane są wszystkie prezenty. Nie wpuszczamy tutaj Milagros. Więc co? Dobra, ja zabieram się za ubieranie choinki, potem wam ją pokażę. Pa. Za, Lumik. No. Co się stało? Nie chcę się zdenerwować. Milka ubiera. Choinkę. Zobaczymy, jak skończą, jak będzie wyglądać. Cześć kochani, witamy was w drugim dniu świąt, tak naprawdę w końcu drugiego dnia świąt. Mamy godzinę 19. Dzisiaj się trochę ogarnęliśmy, bo wczorajszy dzień spędziliśmy naprawdę na lenistwie. Myśmy przez cały dzień oglądali Czas Honoru, aż mi się w nocy śnił, ale jeszcze nam trochę zostało. Jesteśmy chyba na 5. serii. Nie, na 50. jesteś. Na 50. odcinku. Byliśmy u babci. Gdzie byliśmy? U babci. Dzisiaj na obiadku. A tam była Vanessa. Dzisiaj byliśmy na obiadku. A dzisiaj byliśmy na obiadku u babci. Tak? To jest nasza piękna choinka. Trochę dziwnie wygląda. A, przestań. No, więc tak, wczoraj spędziliśmy bardzo leniwy dzień. Dzisiaj trochę się znowu ruszyliśmy. No i to chyba na tyle. Mam nadzieję, że dobrze, super spędziliście święta. Nie składaliśmy wam życzeń, ale życzymy zdrowych, spokojnych i po świętach. I szczęśliwego nowego roku życzymy. Koko! Dzieci się bawią, prezenty odpakowane. Ja idę pokazać. Prezenty odpakowane i wszyscy się bawią. My oglądamy właśnie ugotowanych. A gdzie jest kotek? Tu jest kotek. A co kotek by chciał? Głodna jesteś? Tak? Dzieci idą z prezentami. Proszę bardzo. Kuba dostał słuchawki. Obróć się bokiem. Takie fajne słuchawki. Oczywiście roboty. Milagros dostała konie, pony, lalki, różnego rodzaju. Najbardziej Milagros się lubi bawić, daj na to tam. Lego. Tymi chopkami z Lego. Ona je całe rozbiera. To jest Playmobil. Ona te lalki wszystkie rozbiera, ona im wyrywa ręce, nogi, włosy, a potem je składa z powrotem. No więc tak. Super zabawa. Nie rozrywa jej tego, powkłada jej to. To są twoje prezenty, Milagros? Milagros? To są twoje prezenty? To jest autorowe. A podobają ci się? Można go tak? Złożyć. No to dobrze. Dobrze, kochani. To co, zgrywamy, zgrywamy nasz vlog. Zobaczycie, jak na pewno widzieliście, jak Milka lepiła pierogi. I do zobaczenia wkrótce. Pa!